Serdecznie witam na kanale Matspot. Tematem dzisiejszego odcinka będzie średnia arytmetyczna i mediana. I zrobimy to na przykładzie zadania ten temat. Zadanie pierwsze. Ania otrzymała następujące oceny z matematyki. 1, 6, 5, 3 i 4. Oblicz średnią arytmetyczną jej ocen. Żeby obliczyć średnią arytmetyczną ocen, to robimy tak. Bierzemy sobie ułamek i u góry dodajemy wszystkie nasze oceny, czyli dodajemy 1, 6, 5, 3 i 4 i dzielimy to na dole przez ilość wszystkich ocen, a tych ocen jest tutaj 5, czyli dzielimy przez 5. No i potem dodajemy to, co mamy w liczniku. 1 plus 6 to jest 7, 12, 15 i 4 to jest razem 19, nam z tego wychodzi. Dzielone przez 5 to nam daje 19 piątych, a tutaj jak sobie wyłączymy całości, to dostaniemy z tego 3 całe i 4 piąte, bo 3 razy 5 to 15 plus 4 to 19. Na ułamku dziesiętnym to by było 3,8. Taką średnią ma Ania, czyli pewnie 4 by jej na koniec roku wyszła. A w podpunkcie B jaka jest mediana jej ocen? I z medianą jest tak, w medianie musimy sobie te oceny, które dostała Ania, musimy je koniecznie ustawić w kolejności uporządkowanej, czyli takiej od najmniejszej do największej. Najpierw powinna być 1, potem powinna być 3, potem powinna być 4, 5 i na koniec 6. Teraz jak się uporządkowało te liczby, te oceny, to możemy myśleć o medianie. Mediana to jest inaczej wynik środkowy, czyli jeśli mamy tutaj 5 ocen, to wynik środkowy da się wskazać. Po prostu widać, która liczba jest w środku, która ocena jest w środku. Tutaj 4 mamy w środku, zatem mediana jest równa 4. Ale bardzo ważne jest, żeby te oceny mieć uporządkowane. Jeśli się tego nie zrobi, to mediany się nie obliczy. Sytuacja z medianą czasami się lubi skomplikować, bo jak mamy nieparzystą ilość ocen, tak jak tutaj było 5 ocen, to wystarczy wskazać liczbę i mamy medianę. A co by było w podpunkcie C, jaka byłaby mediana ocen Ani, gdyby miała oceny 1, 6, 5 i 3, czyli ma 4 oceny. Tak samo jak poprzednio te oceny na pewno trzeba uporządkować, czyli tak, najmniejsza z tych ocen to jest 1, potem jest 3, potem jest 5 i największa jest 6. Teraz tej środkowej oceny nie da się tutaj wskazać, bo środek jest tutaj, środek jest pomiędzy 3 i 5, więc medianę teraz trzeba liczyć. Medianę się liczy tak. Jeśli mamy parzystą ilość ocen, to bierzemy sobie te dwie, które są obok środka. Jeśli środek jest tutaj, to obok środka jest ocena 3 i ocena 5 i liczymy sobie średnią arytmetyczną z tych dwóch ocen, czyli dodajemy 3 i 5. I dzielimy przez ich ilość, czyli dzielimy przez 2. 3 plus 5 to jest 8, podzielone przez 2 daje nam to wynik 4. Czyli taka jest mediana ocen Ani w takim wypadku. Żadna z tych ocen się nie pokrywa z medianą. Mediana jest całkiem inna niż każda z ocen Ani. Zadanie drugie. Zosia otrzymała z zajęć artystycznych następujące oceny. 1, 3, 4, 2, 4, 5, 2, 6, 2, 3, 4, 6. I musimy obliczyć średnią arytmetyczną jej ocen. No to na pewno musimy sobie policzyć, ile tych ocen jest. Jest ich tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jest 12 ocen, czyli na pewno licząc średnią będziemy dzielili przez 12, ale tym razem u góry, jak jest tak więcej tych ocen, to niekoniecznie będziemy sobie robić tak, że będziemy dodawać po kolei te oceny. Możemy sobie działanie trochę usprawnić. Mianowicie popatrzymy, ile mamy jedynek, czyli najpierw liczymy jedynki. Jedynek jest 1 tylko, czyli będzie 1 razy 1. Do tego dodamy sobie dwójki, czyli pomnożymy 2 razy ile tych dwójek mamy, a dwójek mamy 1, 2, 3, czyli będzie 2 razy 3 i to mamy dwójki załatwione, teraz trójki, trójki też były, trójek było raz, 2, czyli będzie 3 razy 2. Do tego zliczamy czwórki, bo czwórki też były. Czwórek było raz, 2, 3, czyli 4 razy 3. Liczymy piątki, bo piątki też są, a właściwie to jest tylko 1 piątka, więc 5 razy 1. I dodać jeszcze do tego szóstki, a szóstek 1, 2. Szóstek są 2, czyli dodać jeszcze 6 razy 2. Trochę krótsze to działanie jest, jeżeli sobie to tak zliczymy, zamiast dodawać po kolei. Ciągle na dole musi być 12, a u góry sobie wymnażamy. 1 razy 1 to jest 1. 2 razy 3 to jest 6. 3 razy 2 to jest kolejne 6, 4 razy 3 to jest 12, 5 razy 1 to jest 5 i 6 razy 2 to jest 12. No to działanie nam się coraz bardziej skraca, teraz już dodamy wszystko razem, na dole 12, a u góry tak, 12 i 12 to jest 24 i 5 to jest 29 i 1 to jest 30 i 6 36 i 6 to jest 42. Z tego wychodzi 42. Można sobie to skrócić na przykład przez 6, wtedy po podzieleniu przez 6 u góry wychodzi mi 7 i na dole skracam przez 6, wychodzi mi 2. Dostaję 7 drugich, a to jest 3 całe i 1 druga. Inaczej 3,5. No to mamy obliczoną średnią, ale jest jeszcze podpunkt B. Musimy obliczyć, jaka jest mediana jej ocen. No to zgodnie z tym, co mówiłem wcześniej, mediany, żeby obliczyć, to musimy sobie te oceny ustawić w kolejności rosnącej od najmniejszej do największej. Jedynka jest najmniejsza, potem wypisuję wszystkie dwójki, a tych dwójek było 3. Wypisuję wszystkie trójki, a trójek było 2. Wszystkie czwórki, których było 3. Wszystkie piątki, czyli 1 piątka i wszystkie 2 szóstki. Wiem, że tych ocen jest 12, więc jest to parzysta ilość, więc nie wskażemy tej mediany, musimy ją obliczyć. Czyli znajdujemy środek. Z 12 ocen środek jest tutaj. 6 jest wcześniej i 6 jest później. Tutaj mamy środek. Z tym środkiem sąsiadują te dwie oceny, 3 i 4. No więc liczę sobie średnią arytmetyczną z tej trójki i z tej czwórki. Dodaję 3 i 4, dzielę przez 2, bo są dwie oceny. To jest 7 drugich, a to jest 3,5. 3 i 1 druga, 3,5. Taka tu jest mediana. Zadanie trzecie. Wyniki pewnego sprawdzianu z matematyki nauczyciel przedstawił w postaci diagramu słupkowego. Oblicz średnią arytmetyczną i medianę tych wyników. Mamy taki wykres, tutaj mamy oceny jakie były, czyli były 1, 2, 3, 4, 5 i 6, a na tej osi mamy ilość ocen, to znaczy, że jedynek było 2, dwójek było 6, trójek było 3, czwórek było 7, piątek było 4 i szóstek było 2. Takie były te oceny. Żeby obliczyć średnią, no to musimy na pewno te oceny wszystkie policzyć. Ile tych wszystkich ocen było? No to liczymy. Jedynek było 2, tak jak żeśmy mówili. Dodajemy do tego dwójki, a dwójek było 6. Dodajemy do tego trójki, a trójek było 3. Dodajemy czwórki, czwórek było 7. Dodajemy piątki, których było 4. I dodajemy szóstki, których było 2. 2 i 6 to 8, 7 i 3 to jest 10, czyli 18, 22, 24. Tutaj były 24 oceny. Zatem, żeby policzyć średnią, to bierzemy ułamek. W tym ułamku na dole na pewno musimy dać liczbę 24, no bo tyle było ocen. A u góry liczymy sobie tak. Jedynki były 2, więc tą jedynkę mnożymy razy 2. Potem dodajemy do tego dwójki, a dwójek było 6, czyli 2 razy 6. Potem dodajemy trójki, a trójek było, z wykresu wiemy, że było ich 3. Potem dodajemy czwórki, czwórek było aż 7, czyli 4 razy 7. Dodajemy piątki, tych piątek było 4. I dodajemy szóstki, których było 2. To jest działanie, które nam pozwoli policzyć średnią. Teraz musimy sobie to wszystko u góry wymnożyć. Na dole jest 24, a u góry jest 1 razy 2 to nam daje 2, 2 razy 6 daje nam 12, 3 razy 3 daje nam 9, 4 razy 7 daje nam 28, 5 razy 4 daje nam 20 i 6 razy 2 daje nam 12. Dodajemy te liczby. Fajnie się by dodało 28 i 12, z tego dostanę 40. 40 i 20 to jest już 60, 69 razem z 9, 79, 81 i jeszcze 3 to wychodzi razem 83. Tutaj trzeba by było wyłączyć całości, to 24 nam się zmieści 3 razy. 3 razy 24 to jest 72, więc tutaj dostaniemy jeszcze 11. Ta średnia ocen to będzie 3,1124, czyli to jest blisko 3,5. 12,24 no to by było 3,5. 3,1124 to jest blisko tego. W tym zadaniu musimy jeszcze policzyć medianę wyników z tego sprawdzianu. Żeby mieć medianę, no to oceny to my musimy sobie wypisać wszystkie koniecznie i to w kolejności uporządkowanej. Zaczynamy od najmniejszych. Najmniejsze są jedynki i tych jedynek są 2. Potem wypisujemy wszystkie dwójki, jest ich 6. Wypisujemy wszystkie trójki, których jest 3. Wszystkie czwórki, których jest 7. Wszystkie piątki, których jest 4. I wszystkie szóstki, których jest 2. To jest taka żmudna, długa, trochę może i nudna robota, ale trzeba to zrobić. Mamy tutaj wypisane wszystkie te oceny. Jest ich, wiemy, że jest ich 24, to już żeśmy liczyli. Gdzie będzie środek? Środek będzie za 12 oceną. No to liczymy 2 jedynki, 6 dwójek to już jest 8, trójki to jest 11 i 1 czwórka to jest 12, czyli w tym miejscu mamy medianę. Czy nie mamy tej mediany, bo tu nie ma żadnej liczby, bo to jest parzysta ilość ocen, więc wtedy bierzemy sobie te dwie, które są obok tego środka. To są 2 czwórki, więc robimy tak. Dodajemy te czwórki do siebie, dzielimy przez 2. Tutaj nie ma wyjścia, musi nam z tego wyjść czwórka, średnia arytmetyczna z 2 czwórek musi być czwórką. No ale takie działanie trzeba by było zapisać. Mediana wyników jest równa 4, chociaż średnia ocen to było niecałe 3,5. No i to już wszystko w tym odcinku. Ja dziękuję za oglądanie i zapraszam na moje kolejne odcinki na kanale Matspot.